Witam was 4 lipca. Ogólnie nie wiem, czy wy też tak macie, ale nie lubię lata absolutnie. A to dlatego, że jest po prostu ekstra gorąco i nie da się żyć czasem. Na przykład nie lubię się w ogóle budzić w lato, bo wtedy jest strasznie gorąco. I nie da się... I co ja zrobiłem? Jak ja żyję? No już nie, to by było zbyt piękne. Nie lubię się budzić w lato, bo wtedy jest tak strasznie gorąco. I no to nie jest przyjemne, ale na przykład lubię, jak jest burza w lato i siedzę jakby w domu, bo jak nie lubię burzy, jak jestem na otwartej przestrzeni, ale akurat jak jestem tak po prostu i sobie siedzę w domu, to wtedy burza jest spoko, pewnie. Także, no nie wiem, jak tam wasze odczucia, czy lubicie lato, czy nie. Takie moje pytanie skromne, nie wiem. Nie zabiję go. Jedyne, co lubię w lato, to to, że nie ma szkoły, bo wszystko inne jest po prostu niezbyt miłe. On spadł? Dobra, teraz spadł już, bo nie wiem, nic się... Co jest? Jakie lagi? Ale zabiłem, na szczęście, to się cieszę z tego. Oj, oj, oj. Dobra, zrobiłem blok klacza. Ogólnie w lato po prostu nic się prawie nie da zrobić przez temperaturę. I no spoko jest po prostu, nie wiem, leżeć na jakimś hamaku i nic nie robić, albo po prostu, no nie wiem, siedzieć w jakiejś wodzie po prostu, to jest dosyć przyjemne, albo po prostu, nie wiem, siedzieć gdzieś w zamkniętym pomieszczeniu. Bo na takim słońcu nie da się wytrzymać, na przykład zima jest spoko, bo co możesz po prostu chodzić po powierzchni ziemi i jest wszystko nawet okej. Nie wiem, tepam się do niego, może go zrzucę jakoś magicznie. No to nie wyszło tym razem. Tepam się tutaj. Ja ciebie... On spadł! Ja mam 0 żyćka. On spadł, ale to jest dziwne, jak ja przeżyłem w ogóle. Witam cię, drogi panie kapitanie. Witam cię tam. Czekam cię tu. Nie wiem, co ja pierniczę w ogóle. On myślał, że ja się tepam tam. Tepam się! To było głupie, jak 150 w ogóle. Nie wiem. Do mnie jeszcze strzela Blaze, kasztan. Pozdrawiam na jutro 9:30. Także zapraszam, bo robię daily, jeśli nie wiecie.